złapcie kije. Czekajcie. Dzień dobry Nordic Walkerzy, witam Was w ten piękny majowy poranek i zapraszam na kolejny trening. Dzisiaj zajmiemy się ramionami i wykonamy lekkie, łatwe i przyjemne ćwiczenia, które każdy z Was bez problemu dopasuje indywidualnie do własnych potrzeb i możliwości. Zanim jednak zaczniemy, moi drodzy, chciałbym Was zaprosić na nowe wydarzenie, które odbędzie się dosłownie tydzień po naszym spotkaniu w Puszczy Kampinoskiej, bo oto 28 maja zapraszam Was serdecznie do Warszawy na warsztaty Nordic Walker Doskonały. Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie w opisie tego filmiku, a tymczasem zapraszam Was już na trening. Zaczynamy oczywiście od rozgrzewki. Moi drodzy, ćwiczenia, które dzisiaj chciałbym, żebyśmy wykonali, będą się opierały głównie na tym, co wykonywaliśmy już w rozgrzewce, czyli na krążeniach ramion, ale chciałbym, żebyśmy wykonali je w różny sposób. Będziemy wykonywali krążenia ramion oburącz, ale w taki sposób, że będziemy w trakcie ruchu zmieniać tempo, zatrzymywać i zmieniać kierunek. Trzy opcje, które już teraz pokazuję. Pierwsza opcja tego ćwiczenia to kręcenie ramion z zatrzymaniem. Chciałbym, żebyśmy wykonywali taki ruch, jak kręcimy ramionami do przodu, ale zatrzymujemy w kilku pozycjach. Daleko z tyłu za plecami, na wysokości ramion nad głową. Daleko za plecami, na wysokości ramion nad głową. Daleko za plecami, na wysokości ramion nad głową. Tył, bok, przód, tył, bok, przód, tył, zatrzymaj, bok, zatrzymaj, góra, zatrzymaj. Można dołożyć jeszcze zatrzymanie z przodu, z tyłu, z boku, w górze. 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 Tak wykonaj 15-20 powtórzeń. To samo w drugą stronę. W tył zatrzymaj na wysokości ramion, nad głową. Mocno tutaj w bok i z tyłu. I wracamy. Przód, góra, tył. Przód, góra, tył. Przód, góra, tył. Przód, góra, tył. Zatrzymaj, 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 zatrzymaj. Zatrzymaj, 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 zatrzymaj. Czyli mamy 15-20 powtórzeń z zatrzymaniem.
przód i w tył. Teraz to ćwiczenie już upłynniamy. Wykonujemy krążenia ramion oburącz, ale słuchajcie, bardzo, bardzo powoli. To jest dopiero raz. Dwa. Trzy. Bardzo powolutku. Cztery. Pięć. W każdym będzie powoli opuszczam. W górę do tyłu łopatki łączą się bokiem. I znowu przodem wolniutko. Z tyłu wolniutko w górę. I już czuję, jak mięśnie ramion cały czas, przez całe okrążenie są napięte, również w czasie, kiedy opuszczam. I oczywiście za chwilę w drugą stronę. Opuszczam bokiem. Unoszę przodem. Opuszczam bokiem, powoli łopatki złączone. Unoszę przodem. Opuszczam wolno. Unoszę wolno. Opuszczam wolno. Unoszę wolno i przy tym głęboko oddychamy. Oddech w dzisiejszych ćwiczeniach jest niezmiernie ważny i przy tych ćwiczeniach możemy go sobie doskonale dodatkowo poćwiczyć. Wdech. Nosem głęboki wydech ustami. I trzecia opcja z krążeniami, którą chciałem, żebyśmy dzisiaj wykonali, jest z kolei bardzo dynamiczna i polega na tym, żeby wykonywać szybki wymach w przód i od razu szybki w tył. I to będzie wyglądało tak bardzo dynamicznie. Raz, dwa, trzy, cztery. Tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód. Zmiana kierunku przy biodrze. Szybko, dynamiczna zmiana kierunku. Ramiona nie muszą być wyprostowane, ale szybka zmiana w jedną, w drugą, w jedną, w drugą. Tego ćwiczenia, tak naprawdę tych powtórzeń, wykonaj jak najwięcej możesz, tak aż ręce zaczną mdleć. Powodzenia i bierzemy się za chwilę za przygotowanie do wyzwania kondycyjnego. Dzisiejsze przygotowanie do wyzwania kondycyjnego to dwie serie po 10 zejść do przysiadu. Zaczynamy. Chwilę odpocznij i wykonaj za chwilę drugą serię 10 powtórzeń. Moi drodzy, w ćwiczeniu rozciągającym, które za chwilę pokażę, istotne jest ułożenie rąk, a dokładnie rzecz mówiąc, chwyt kiju. Pierwszy chwyt prawą ręką jest dosyć prosty, bo sobie kije po prostu łapiemy tak jak wygodnie. Tam teraz drugą ręką, lewą, musimy złapać kijki w taki sposób. I teraz w ten sposób, trzymając kije, skręcamy je w taki sposób, żeby skręciły nam się mocno ramiona. Im szerzej złapiesz kije, im dalej po końcach, tym efekt rozciągania będzie większy. Czyli na początku możecie sobie zrobić to bardzo delikatnie,
ale tu pewnie nic nie poczujecie, coraz szerzej, aż dążąc do tego, by ściągnąć, złapać kije jak najdalej. I tu poczujecie, jak plecy nam się wyginają w łuk i rozciągają mięśnie. Nie mogę jakby pokazać, ale tu mięśnie ramion i mięśnie te, które przyczepiają się do łopatki. Wykonujemy to w pozycji stojącej. Można też lekko ugiąć kolana i wykonać lekki opad tułowia i tutaj się swobodnie pobujać, prostując kolana, wykonując skłon. No i oczywiście później musimy zmienić chwyt na kijach, czyli teraz lewa ręka łapie tak jak wygodnie, a prawą ręką tu łapiemy od przeciwnej strony i znów skręcamy w taki sposób, żeby poczuć rozciąganie mięśni ramion. I drugie ćwiczenie, które chciałbym, żeby dzisiaj się pojawiło w naszych ćwiczeniach rozciągających, będzie polegało na połączeniu skłonu, czyli kije łapiemy sobie z tyłu, stajemy w bardzo szerokim rozkroku, kije łapiemy sobie z tyłu powolutku, tyle co możesz. Do pierwszego napięcia schodzimy w dół. Teraz rękoma łapiemy sobie kije też na krzyż, w taki sposób, żeby ramiona się tutaj skrzyżowały i skrzyżowanymi ramionami ciągniemy w dół, tyle co możesz. Również po to, żeby poczuć, że rozciąga nam się tutaj góra, rozciągają nam się mięśnie, te, które są zlokalizowane wokół łopatek, mięśnie obręczy barkowej. W taki sposób sobie chwileczkę wisimy. Znów można złapać bardziej w środku, coraz szerzej i potem przyciągając tułów mocno do nóg, intensyfikujemy rozciąganie mięśni ramion. I ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy trening. Życzę powodzenia, pięknej pogody. Pamiętajcie, przy ćwiczeniach wzmacniających dzisiaj poddychajcie dużo. Powodzenia, do zobaczenia. Widzimy się już wkrótce na kolejnym treningu. Cześć! Chwilę odpocznij i wykonaj za chwilę drugą serię 10 powtórzeń. Thank you.